Michał Kreński, Bankier TV. Za tydzień wróci już Paweł, obiecujemy, ale dzisiaj musimy poradzić sobie ze mną w studiu. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xenia. Ale ja pamiętam czasy, kiedy tydzień po tygodniu żeśmy razem mieli. No, ale wspomnijmy jeszcze Tomasza Jaroszka, który też na tym krześle występował. Też walczy. Panie Piotrze, no, nie pójdę drogą Pawła, nie spytam, jak pan się czuje. I teraz mam wątpliwość. Mam wątpliwość, czy spytać, jak się czuje Teresa May po wczorajszych rozmowach, jak się czuje minister Czerwińska, która podobno... Minister Czerwińska ma zwolnienie lekarskie do poniedziałku. W poniedziałek wraca i zobaczymy, jak się czuje. No, ale myśli pan, że zachorowała na coś poważnego, czy na piątkę? Ja myślę, że ponieważ to jest profesor ekonomii, to wie, że te propozycje Prawa i Sprawiedliwości są groźne dla reguły wydatkowej. Nie dla budżetu, bo to sobie budżet w tym roku da radę. W przyszłym zobaczymy, ale dla reguły wydatkowej na pewno. I niewątpliwie nie może jej się to podobać, szczególnie, że jak wieść gminna niesie, ja powtarzam tylko plotki dziennikarskie, nie była konsultowana przy tworzeniu tej piątki pana prezesa Kaczyńskiego. No, ale to wydaje się wyjątkowe kuriozum, bo obiecując dużo pieniędzy... Wydaje się. Nie konsultuje się z ministrem finansów. No to jest interesujące. Rozwój sytuacji i ma teraz duży problem, no bo jak rzuci papierami, czyli złoży dymisję, a znowu wieś gminna twierdziła, że zrobiła to, tylko nie zostało to przyjęte, nie wiemy, jaka jest prawda, no to niewątpliwie byłby potężny cios wizerunkowy dla tego rządu. Potężny, potężny i to dla rynków finansowych też. Zresztą nawiasem mówiąc, zachowanie rynków jest no, zadziwiające, bo chodzą plotki, że pani minister się z tym nie zgadza, że może dymisja, a złoty się umacnia i już, prawda? Tak było w tym tygodniu no, do momentu, kiedy pojawiły się dane makro dzisiejsze z Francji, z Niemiec, fatalne. I zaczął się złoty osłabiać, ale złoty w ogóle nie reagował na tą sytuację, co jak mówię jest dość kuriozalne. Ciekaw jestem, co Fitch zrobi w przyszłym tygodniu, w piątek, kiedy będzie teoretycznie rewidował nasz rating. No, ale mamy przynajmniej bardzo mocno trzymającą się konsumpcję. Tylko pytanie, tak. Czy to jest takie radosne... Nie, krótkoterminowo jest radosne. No, dane makro, któreśmy widzieli w tym tygodniu, a w tym tygodniu był wysyp wielu danych makro, wielu raportów makro, bardzo dobry eksport, bardzo wysoka produkcja, zaskakująco wysoka, 6,9% wzrostu rok do roku, oczekiwania były 4,8%. Niezła sprzedaż, 6,3%, produkcja budowlana, montażowa ponad 15%. Nie widać w ogóle spowolnienia, które, jak mówię, w Niemczech, we Francji widać w sposób wręcz no, prawie dramatyczny. Idealnie na tym tle to, co usłyszeliśmy dzisiaj z Niemiec, PMI tak w dół, że no, 44,7, prawda? Coś... I szerokie oczy ze zdziwienia. No więc właśnie. Więc to jest zadziwiające. Rzeczywiście ratuje nas konsumpcja, tyle tylko, ja powtarzam po ekonomistach i z nimi się zgadzam w tej sprawie, że to jest palenie słomy. No. Daje chwilowo duży ogień, chwilowo pomaga PKB, ale docelowo to nie jest właściwa droga. No, właściwą drogą byłoby rozpędzenie inwestycji. Ja ciągle powtarzam, właściwą drogą byłoby te 3% PKB, które w przyszłym roku będziemy wydawali na różnego typu socjalne wspomaganie, dać na ochronę zdrowia i edukację. No ale politycy uważają inaczej, bo tym krótkoterminowo głosów się sobie nie zapewni. No zobaczymy, jak będzie za chwilę w kwietniu. Nauczyciele zdecydowani, strajk ruszy. Rodzice pójdą w którą stronę? A tego nie wiem. Nie jestem, znaczy jestem rodzicem, ale moje dziecko ma 36 lat. To już trochę za późno. To już trochę za późno. A wnuki są za małe, w związku z tym nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja jestem za nauczycielami, przy czym ja pamiętam czasy PRL-u. Ponad połowę życia spędziłem w PRL-u. I pamiętam, moja pierwsza żona była nauczycielką również. Pamiętam, że wtedy też się mówiło dokładnie to samo, że
jest selekcja negatywna, że bardzo źle zarabiają nauczyciele. I to jest ciągle od no nie wiem od ilu lat, no od powojna na pewno, od 70 paru lat, prawda? Jest taka sytuacja, kiedy zapewniamy sobie słabe kadry w dziedzinie oświaty. No. I chcemy, żeby dzieci były dobrze wyedukowane. No, i nie widzimy sprzeczności. To jest lekko przerażające. Przy tym jesteśmy, panie Piotrze, pojawiły się koncepcje usunięcia obowiązkowej matematyki z matury. O Boże. Znowu? Przecież niedawno wróciła. No, niedawno wróciła, teraz okazuje się, że wyniki wstępne są na tyle fatalne, że no, trochę chcemy zamieść to pod dywan, poduczyć i dopiero do tematu wrócić. No, to chyba nie jest dobry krok. Ja uważam, że jest bardzo zły krok. No, ja akurat byłem bardzo dobry z matematyki, ale nie o to nawet chodzi. Ja twierdzę, że matematyka to nie tylko dodawanie, odejmowanie pierwiastki, całki i inne tam różniczki, ale to jest przede wszystkim nauka logicznego rozumowania. I to, że bardzo wielu ludzi chwali się tym, a ja to jestem niezdolny, a ja to jestem bardzo słaby z matematyki, to jak patrzę na takiego człowieka, mówię, no dobra, to czy ty w ogóle logicznie potrafisz rozumować? Bo jeżeli taki byłeś słaby, to znaczy, że nie potrafisz logicznie myśleć, bo w matematyce nie ma żadnych cudów. No, jest czysta logika. Jeżeli my znowu wrzucimy dzieciaki w to szambo bezmatematyczne, no to będziemy sobie wychowywali takich ludzi, którzy później będą inwestowali w piramidy finansowe. Trochę łatwo będzie nimi sterować, bo do tej pory różnica Oczywiście. Pomiędzy średnią a medianą dla niektórych to bardzo wysoko. Procent składany stanowi problem, a progresja podatkowa to już absolutnie. No tak, no oczywiście. Procent składany, normalny procent dla wielu stanowi olbrzymi problem. Panie Piotrze, ale miejmy to za sobą. To powtarzają niektórzy Brytyjczycy, część Unii Europejskiej, w tym bardzo poważni politycy. No przejdźmy do tej nieszczęsnej Theresy May, której teoretycznie udało się wygrać. Pytanie co? Czyli komediodramat, tak? Dokładnie. Komediodramat. No komediodramat trwa dalej. No myśleliśmy, że już w tym tygodniu się zakończy, że w marcu się zakończy. Nie zakończy się w marcu. Znaczy może się jeszcze zakończyć, prawie zakończyć w marcu, jeżeli pani May uda się przepchnąć po raz trzeci głosowaną umowę, jeżeli pan Berko, czyli speaker Izby Gmin, się zgodzi i nie będzie sięgał do, ile to jest, 1616, to ile to lat? Dużo. 403 lata do tyłu. Myśli pan, że ją jednak zwiążą i wyniosą? Nie wiem, co to będzie się działo. Wiem, że teoretycznie, no mamy teoretycznie sytuację, wydaje się prosto, ona nie jest prosta i może jeszcze x razy się zmienić, co do czego ostrzegam. Teoretycznie, jeżeli w przyszłym tygodniu uda się głosować po raz trzeci tą umowę, jeżeli się uda ją przepchnąć pani May, czego ja ciągle nie wykluczam, bo Brytyjczycy są przerażeni, ale Unia też jest przerażona. Idą na razie na zderzenie. Jeżeli uda się przepchnąć, no to wychodzą 22 maja przed wyborami europejskimi. Jeżeli się nie uda przepchnąć, to pani May ma do 12 kwietnia się śmieje, bo to już naprawdę jest komedia. Czas na podjęcie decyzji, czy wydłuża o rok, czy wychodzi na twardo i tak, no, i czekamy dalej, no, no i tyle. No, przecież to co żart. No jeśli posłuchać Donalda Tuska, to można by było tam wyczuć taką nutę trochę, zostańcie, weźcie udział w wyborach, zobaczcie co będzie dalej. No i to powtarzanie, że jeszcze wszystko jest na stole i jeszcze możecie się wycofać. Bo nie ulega wątpliwości, że być może najlepiej by było, żeby było po staremu, czyli żeby zostali w Unii. Byłaby to być może ciągle mówię, większa spoistość. Dlaczego być może? No bo wielu obserwatorów politycznych mówi i mają rację, że 50% będzie niezadowolonych, prawda? W związku z tym oni mogą być znowu tym elementem w Unii, który będzie przeszkadzał, a nie pomagał. Takim byli, w związku z tym ja ciągle twierdzę, już dajcie sobie spokój, idźcie sobie i zapomnijcie o temacie. Już to coraz więcej
ludzi z biznesu mówi to, mimo że twardy Brexit byłby dla wielu niekorzystny, albo odchorowaliby już, mieliby święty spokój, wiedzieliby na czym stoją, a tak to nikt nic nie wie. W swojej sytuacji gorsza jest sytuacja niepewna, niepewna. Bo nie oczywiście, wiemy, co się oczywiście. Przygotować. Niech już sobie idą i zapomną o nas. No nie zapominajmy, że już część dużego biznesu zaczęła przynajmniej planować, a niektórzy zaczęli wynosić się chociażby do krajów Beneluxu. Tak, tak. I no, trudno się spodziewać, żeby ten ruch nagle zatrzymał się, nawet jeśli Wielka Brytania pozostanie w Unii. Jeżeli pozostanie w Unii na podstawie umowy pani May, no to jest pół biedy. To się da jakoś to strawić i skutki nie będą dramatyczne. Wyjść na twardo na początku doprowadzi do totalnego chaosu. No. Dlatego Unia się tego boi. No, myślę, że za bardzo się tego boi. Uważam, że są załagodni w stosunku do Brytyjczyków, bo naprawdę to, co oni wyczyniają, to się w głowie nie mieści. Ten element straszenia, o którym mówiliśmy już dawno, dawno temu, czyli no, wszystkie kraje, które chciałyby dodatkowo wyjść, rozważałyby, te głosy pojawiały się i w Grecji, i we Włoszech. Chyba mają przestrogę, prawda? A biorąc pod uwagę to, że właśnie i Grecja, i Włochy są jeszcze do tego w strefie euro, której nie jest Wielka Brytania, no to ich wyjście, to można sobie wyobrazić, jaka to byłaby piękna katastrofa. No to mogliby się wreszcie zdecydować o kocie francuskim. Rozmawiał pan z Pawłem? Dlaczego francuskim kocie? Nie przypominam sobie. Kot, minister finansów Francji, nazywa się Brexit. Wie pan dlaczego? No. Bo nie, stoi nie, pod drzwiami i miałczy, że chce wyjść, a jak drzwi są otwarte, to nie wychodzi. Dobre, nie rozmawialiśmy. No ale to powiedziałbym dobrze, że pan właśnie popija wodę, znaczy się, że żart był wyjątkowo suchy. Niestety nie, prawdziwy. Dobre. Niestety dobre, prawdziwy. Dobre. Skoczmy za ocean. No tam za dużo się nie zmieniło. FOMC bez żadnych rewelacji. Inwestorzy troszkę się. Tak, no troszkę tak. Ta matryca poglądów, jak to tam niektórzy nazywają po angielsku, dot plot, tak, czyli matryca poglądów matryca członków. Matryca kropek właściwie. No tak, no. A te kropki to są poglądy, więc matryca poglądów. Ja mówię matryca poglądów. Członków Fed wskazuje, że w tym roku nie będzie podwyżki. No to już jest bardzo gołębie. Poza tym zakończą odchudzanie bilansu Fed niedługo, chyba, nie pamiętam, chyba latem. No to było bardzo... Do września. Dokładnie. No właśnie, no tak, no czyli latem. To było bardzo gołębie, no i nic dziwnego, że to doprowadziło do sporego osłabienia dolara, ale następnego dnia już mieliśmy umocnienie, a dzisiaj na razie przynajmniej po tych danych europejskich mamy dodatkowe umocnienie. Ale niewątpliwie tak było i rzeczywiście Wall Street pierwszego, to tak bardzo często jest, bo to jest na 2 godziny przed końcem sesji jest komunikat Fed, potem jest konferencja prasowa, mija godzina z groszami i trzeba kończyć sesję. I te pierwsze reakcje często są bardzo mylące, bo pierwsze reakcje były raczej negatywne. S&P 500 nawet stracił 0,29%, a już następnego dnia wzrósł 1%, prawie 1,5% Nasdaq i ucieszyli się. Dlaczego? No bo jeżeli polityka monetarna nie zostanie, nie będzie zaostrzana, czyli w zasadzie będzie jak gdyby łagodniejsza, no bo oczekiwaliśmy, że będzie zaostrzana. To po pierwsze, a dane makro są w Stanach dużo, dużo lepsze niż w Europie. Wczorajsze były naprawdę niezłe, mimo że nie były takie bardzo istotne. Często rynki ich nie dostrzegają, ale wczoraj dostrzegły, powiązały to sobie z Fedem i właśnie ta sytuacja, w której dopiero następnego dnia jest prawdziwa reakcja rynku, to żeśmy ją widzieli wczoraj, była bardzo pozytywna. No, jak spojrzymy na konflikt Ameryka-Chiny, tu... A, to jest ciekawe. Jest ciekawie, ale też bez gwałtownych wystrzałów czekamy na tweeta. No tweety były. No tweet ostatnio Trump napisał, że dopóki Chiny nie pokażą, że naprawdę będą chciały umowy przestrzegać, umowę, której jeszcze nie ma, to on te cła będzie utrzymywał na produkty chińskie, więc zaostrza retorykę. No i to, że został przełożony szczyt, przełożony, no właściwie go nie było, ale mówiło się, że będzie, terminu nie było,
ale mówiło się, że będzie miał miejsce 27 marca Trump, Xi Jinping. Teraz się mówi, że może w kwietniu, ale być może dużo później. Czyli są jakieś duże problemy w ustalaniu warunków z Chinami. Ja się wcale nie dziwię, że one są. No, może i dla Europy lepiej, bo jeżeliśmy tu mówili przedtem z panem Sołtysem, redaktorem Sołtysem, że jeżeli załatwi sobie temat z Chinami pan Trump, no to może się zwrócić ku Europie, a grozi palcem już nie raz. No jeśli spojrzymy na to, komu jeszcze grozi Trump, to pozostaje nam Maduro. Tu niezbyt ciekawa sytuacja dla Wenezueli. Na przykład banki rozważają sprzedaż złota, które było w zastaw pożyczek udzielonych Wenezueli. Czyli już powoli zaczyna się kończyć amunicja finansowa. John Bolton zapowiada, że finansowo właśnie, nie militarnie, ale finansowo będą dociskać. No nie, no Wenezuela jest krajem upadłym, to nie ulega wątpliwości w tej chwili, to nie ulega żadnej wątpliwości. Problem jest w czym? Problem jest w tym, że nie jest to tak, jak nam się wydaje, że Guaido, czyli ten pewien sposób samozwańczy prezydent, chociaż uznawany przez bardzo, bardzo wiele krajów na świecie, w tym chyba przez prawie całą Europę, czyli to był szef parlamentu, prawda, który byłby prezydentem, gdyby prezydent nie mógł spełniać swojego urzędu. No i oni twierdzą, że Maduro nie spełnia swojego urzędu, no bo jest katastrofa gospodarcza. Ale no tak długo, jak nie będą mieli po swojej stronie wojska, to nie no ma i, o czym i rozmawiać. Dlatego mówię, że z jednej strony jest Guaido, z drugiej Maduro i mniej więcej siły poparcia przez społeczeństwo o dziwo są równe, a jeszcze do tego Maduro ma po swojej stronie wojskowych. No jest tym potężny problem no ja mam nadzieję, że pan Trump nie wymyśli, że przydałaby się lokalna wojna, która by podniosła mu sondaże, no bo to by było rzeczywiście groźne. No do tej pory udało im się tylko wysłać konwój tak zwany humanitarny. Konwój humanitarny spłonął, ale jak się potem okazało, spłonął nie dlatego, że został zaatakowany przez siły Maduro, tylko od koktajlu Mołotowa rzuconego to przez pan siły wie, to ja wiem, opozycyjne. Ale ilu ludzi ciągle myśli, że Maduro spalił ten konwój? Bardzo wielu, jak się obawiam niestety, bo pierwsze informacje były takie i w wielu krajach Ameryki Południowej nie były potem prostowane. Także w Kolumbii bodajże była pierwsza, to Maduro spalił, a potem, że to koktajl Mołotowa, to już nie bardzo się pojawiało. No. Ale jak jesteśmy przy ciekawostkach, nie wiem, czy słyszał pan o Gabonie i ostatnich wydarzeniach. Nie. Gabon stanu. Nie jest na moim widnokręgu. No, Afryka z pewnością będzie pojawiała się coraz częściej na naszym celowniku, chociażby ze względu na to, że Chiny coraz chętniej się tam pojawiają. Nie dziwnego. Ale tam mieliśmy sytuację innego typu, tak zwany deepfake, czyli przerobione nagranie wideo przedstawiające przemówienie prezydenta, które doprowadziło do próby zamachu stanu, czyli nowoczesna technologia nie służąca do tego, żeby na przykład Apple czy inna porównywalna spółka zanurkowała na giełdzie, tylko no, tego będzie coraz więcej. Bardzo poważnych niepokoi. Tego będzie, coraz więcej i tylko czekać, jak ktoś właśnie przerobi pana Trumpa, który wypowie wojnę tam, na przykład w Wenezueli. Czemuś, co będzie prawdopodobne i co spowoduje chwilowe trzęsienie ziemi na giełdach na przykład. No jest to absolutnie prawdopodobne i będziemy tego doświadczali. No cóż, no trzeba oglądać, mówiliśmy o tym kiedy. O, tego nie wyłączyłem. On nigdy nie dzwoni, wie pan? On nigdy nie dzwoni, bo to jest telefon prywatny, do którego dziennikarze nie mają. Przepraszam, ja sobie spokojnie to wyłączę. Pan sprawdzi, czy to nie Trump. Nie mają dziennikarze dostępu, a rodzina też dzwoni na służbę. W związku z tym on jest tylko rezerwowy. Mówiliśmy o czym? Przepraszam? Skończyliśmy na deepfake'ach, na no tak, właśnie. Podstawianiu wideo. Właśnie, więc wspominaliśmy tutaj z panem Sołtysem również o tym, że no, trzeba pooglądać sobie na Netflixie Czarne Lustro, serial taki, do czego mogą prowadzić nowoczesne technologie, jak się ktoś chce przestraszyć. To... Za dawnych, chciałoby się powiedzieć, czasów, chociaż to nie tak znowuż dawno, bo powiedzmy 20-25 lat temu, źródło niesprawdzone, znaczy informacja niesprawdzona w przynajmniej trzech źródłach,
nie była uznawana za wiarygodną przez dziennikarzy, którzy podawali ją dalej. Teraz chyba są dwa. Już. No ale teraz umówmy się, że ta ścieżka bardzo się skróciła, tak. Bo bardzo często odbiorca końcowy informacje otrzymuje skądś. Tak, i wcale nie od dziennikarza, i wcale nie sprawdzono. Tak, no to jest olbrzymi problem, z którym w tej chwili świat nie daje sobie rady i obawiam się, że nie da sobie rady, no bo jak niby, no jak nad tym zapanować, ja nie bardzo wiem. Wprowadzić oficjalną cenzurę? Mysia tam ile było? Mysia dwa chyba w Polsce? Dwa albo cztery, nie jestem albo cztery, do końca przekonany. Tak, to krótka ulica, w każdym razie łatwo znaleźć. Tak. No była cenzura, ale no do tego chyba nie chcemy dążyć, a jak tego nie będzie, no to będziemy podlegali, cóż, no trzeba po prostu sprawdzać. No jak się widzi dziwną wiadomość, to trzeba ją sprawdzać w poważnych serwisach, w wielu źródłach. Skoro dziennikarze sami tego nie robią, no to my musimy to robić. Ja powiem więcej, panie Piotrze, jak się widzi dziwną wiadomość, ale która jest po naszej myśli, trzeba sprawdzić dodatkowo jeszcze raz. A tak, to ma pan rację, rzeczywiście. Tak, bo w naszym bąblu informacyjnym, jak coś się pojawia, żebyśmy nie wzięli tego za zagwarantowane i pewne. Tak, słusznie. Panie Piotrze, kilka pytań od internautów. Dwa o niemieckie PMI. Jak ocenia pan te dane? Niemiecka gospodarka hamuje, a w Polsce podnoszone są prognozy wzrostu. Co pan o tym sądzi? No to żeśmy sobie przed chwilą w sumie powiedzieli, że to palenie słomy, czyli te wydatki konsumpcyjne, trzymają nas na górze i to całkiem nieźle. Eksport to dziwo też idzie nieźle, więc być może ta konkurencyjność naszej gospodarki jest taka, że na razie spowolnienie niemieckie wytrzymujemy. Jeżeli ono będzie tak ostre, jak wskazuje PMI, nie musi być, bo proszę zauważyć, że polskie PMI od dwóch miesięcy były poniżej 50 punktów, czyli wskazywały na cofanie się gospodarki, a dane tego nie powtarzają. Albo z danymi jest coś nie tak, bo to też nie jest wykluczone, albo z PMI-ami jest coś nie tak, więc miejmy nadzieję, że to drugie i że cofnięcie niemieckie nie będzie tak silne, żeby nam bardzo zaszkodzić, że rzeczywiście nadrobimy konsumpcję. Ale dane niemieckie i francuskie, szczególnie nawet francuskie we Francji i dla usług i dla przemysłu te PMI spadły gwałtownie. W Niemczech spadły tylko dla przemysłu, dla usług nawet chyba był nieco wyższy albo na podobnym poziomie. Panie Piotrze, to w takim razie czy indeksy zagraniczne mają szansę na nowe szczyty mimo obecnych zagrożeń? Mają. Nic nie powstrzyma Amerykanów na sterydach. W Stanach mają. No to widać wyraźnie. Już pisałem kilka tygodni temu, że droga na północ jest otwarta i nie bardzo wiem, co miało. No chyba że krach rozmów Chiny-Stany. No to by załatwiło rynki, na pewno. Ale jeżeli tego nie będzie, no to ciągle gonimy tego króliczka czy tam kogoś, prawda? I to bardzo dobrze. No im dalej ten szczyt Trump, Xi Jinping, to możemy dyskontować nieskończoność umowę z Chinami. No i wsio. No i nie bardzo widać, co miałoby w tej chwili wywrócić giełdę amerykańską. Jeśli tego zagrożenia podwyżki stóp nie ma, a przyszły rok to dwie, jeśli spojrzeć na wyniki. A przyszły rok to jest epoka, wie pan, dla rynków finansowych. Można 10 zarobić 200% i stracić 50%. No. W takim razie, czy wzrosty na GPW można nazwać hossą, pyta Piotr. Nie, no na pewno nie. No w tej chwili nie ma żadnej hossy. Jest co najwyżej trend boczny, czekamy na większy kapitał. Ja od pewnego czasu mówię, że po prostu wpada od czasu do czasu jakiś kapitał, kupuje, wtedy indeks nagle ni z gruszki, ni z pietruszki rośnie o 2-2,5%, WIG 20, odkłada na półkę no i czeka sobie, potem znowu po pewnym czasie wpada, kupuje, czeka. Zaczęła się akumulacja akcji pod PPK. No nie ulega wątpliwości pod start PPK. Gdyby to, co pan Borys, czyli szef BFR-u, tak to się nazywa? Polskiego Funduszu Rozwoju. Tak, gdyby jego opinia została zrealizowana, on mówi, że równolegle ze startem PPK należałoby regulować sprawy OFE, to mielibyśmy prawdziwą hossę. Gdyby została regulowana sprawa OFE, tak jak mówił pan Morawiecki 3 lata temu, to ciągle powtarzam, 25% do FRD, 75% do prywatnych funduszy. Ale jeżeli te
różne obietnice wyborcze będą tak się mnożyły jak króliki, no to nie, to OFE nie zostanie uregulowane, bo jak gdybym był politykiem, tego nie regulowałbym, no bo jak ciągle też znowu powtarzam, ta świnka skarbonka może się czasem przydać, to 100 kilkadziesiąt miliardów złotych. Warto trzymać w zapleczu. No właśnie. Panie Piotrze, wspomniał Pan jakiś czas temu, że na naszej giełdzie rozpoczęła się gra pod PPK, powtarzamy to teraz. Tak. Jeśli zostanie wprowadzona piątka Kaczyńskiego, to jak bardzo zaszkodzi to naszemu rynkowi, jak będą bilansowały się te dwie sprawy? Zaszkodzić nie zaszkodzi, bo w tej chwili nie zaszkodzi, dlatego że podniesie wzrost PKB, to wszyscy mówią i to jest absolutna prawda. Co mogłoby zaszkodzić? Mogłoby zaszkodzić, gdyby rynki finansowe, czyli ci, którzy grają na rynkach finansowych, doszli do wniosku, że prowadzimy nieostrożną politykę, jeżeli chodzi o finanse. Gdyby rzeczywiście ta sprawa z tą regułą wydatkową wyszła na zewnątrz, że tak powiem, zaczęła być omawiana przez Bloombergi, Reutersy i tym podobne agencje, czy tam Wall Street Journal. Gdyby to wystraszyło inwestorów i zaczął tracić mocno złoty, a wtedy oberwalibyśmy po głowie nieźle. Na razie nie ma nawet śladu tego. Także jeżeli ktoś myśli, że piątka Kaczyńskiego zaszkodzi na przykład giełdzie, no to nie może zaszkodzić, bo zwiększa popyt wewnętrzny, który jak widzimy Niemcy nurkują, a my się trzymamy nieźle. Chwilowo to działa prawidłowo. No, chwilowo to działa we właściwym kierunku. Ale tylko chwilowo. Gdzie będą wyceny naszych obligacji za 5 lat? A to nie, to kryształowej kuli nie mamy. Panie Piotrze, zostało nam jeszcze jedno pytanie o plotki odnośnie dymisji pani minister Czerwińskiej. O tym mówiliśmy na samym początku i w takim razie zapraszamy do zapisu naszej rozmowy, który pojawi się za chwilę. Pozostaje życzyć jej zdrowia. Absolutnie. No nie, pani minister nie odejdzie według mnie, dlatego że to byłby tak potężny cios i dla Polski, i dla partii, która ją powołała na to stanowisko, że no nie wierzę, żeby odeszła. Ale jak się z tym da radę, tego też nie wiem. Panie Piotrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Spotykamy się, a raczej spotykacie się panowie za tydzień z Pawłem Sołtysem. Miejmy nadzieję. Już z powrotem. Miejmy nadzieję, że powróci bezpiecznie. Zobaczymy, gdzie będzie wtedy Wielka Brytania. Obawiam się, że dokładnie tym nadal w Unii Europejskiej. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xerion. Dziękujemy Państwu i zapraszamy do komentarzy pod materiałem.